Hej ho, witajcie w Cify 5, Babilon na boskim poziomie trudności i jak widać tutaj fajne rzeczy się podziały, do których oczywiście ja doprowadziłem, mianowicie namówiłem Kartaginę do tego, by zaatakowała Rosję. Tę tutaj widoczną Rosję, która wygrywa naukowo, co ciekawe, a nie, już nie, już Korea znowu, także zamieniają się miejscami. Natomiast kluczowe w tym działaniu było to, że Kartagina ma największą armię na świecie i bardzo chętnie poszła na Moskwę. Także niech się napierdzielają. Zapłaciłem za tę umowę niedużo. Dałem to wino, które miałem i coś tam jeszcze dołożyłem. Pod koniec poprzedniego odcinka, to było 2 dni temu, także szczegółów nie pamiętam, ale to nie o to chodzi. Ważne, że się udało, ważne, że się napierniczają. Przegląd dyplo sobie tutaj zerknijmy. Znowu jest ciekawie. No kurde, z tej wojny też może coś być. Holandia Inkowie, Holandia Korea. Bo z Kartaginą to raczej tutaj do bezpośredniego starcia nie dojdzie. Bismarck obrywa od Persów. Ode mnie nie obrywa tak silnie, jak mi się wydawało, że będzie obrywał. Także się tu morduje, straciłem jakieś jednostki, także jestem w żałobie. No i jest dość trudno. No i on będzie chyba problemem. Nie chce się ze mną przyjaźnić, pierdzielony. Potępił mnie 28, żeby tylko mnie nie zaatakował. Angole to tam już prawie nieistotni. Dydonka też kombinuje, naukowo próbuje wygrywać. Paczakutek kombinuje. Rosja kombinuje. Japonia się nie liczy. No i Korea jest w zasięgu moim. Po Niemcach. Także też ją będę chciał bić. No ogólnie jest, powiem wam, że... Trudniej niż myślałem. Kurde mordę jeża. Nie wiem jak to się zakończy. To może być porażka, szanowni państwo. Na razie jest jeszcze spokój, ale widzimy Korea i Kartagina. Już program Apollo sobie stworzyły. I Rosja też pewnie za moment to zrobi. O dziwo, to ta Kartagina może być największym problemem, bo tak to wygląda, jakby ona była na osobnym kontynencie. Tak daleko. Weź ją teraz, kurde, jakoś atakuj. Ja pierdziule, masakra wam powiem, także... Ojejku, próbujemy, no... Projekt Manhattan. Ojejku, bombki jak tu zaczną latać, to też może być nieciekawie. O kurde, znowu muszę tutaj pokręcić wichajstrem, bo nie słyszę. Prosimy dźwięk. Jest, dobra, działa. No, ma szczęście. Ojejku, teraz to jak rypnęło. Skąd to lata? Ej, ale ten dźwięk to się rypie w tym Windowsie. Bo to bankowo już Windows. Jestem o tym przekonany. A zdążyłem wczoraj pobrać jakąś aktualizację kolejną, a wiecie jak to jest z tym Windowsem 10. No tak, on dziwnie gada, kurde, no słychać takie odgłosy. Ja pierdziule, drażni mnie to. Po co ci to, panie? Ale masz. A, tu w ogóle też zauważyłem. Tu inków mamy, kurde, mordę jeża. Takie jaja. Aha, on chciał przepłynąć, żeby Niemca bić, tak? Bo on się z nim bije? Czy z kim ty się bijesz? Z Kartaginą się bijesz. No, ciekawe. No i mamy wielkiego naukowca Humboldta. Tutaj chciałem akademię zbudować, dlatego że... 3454. No to ta goła akademia zwróci mi się, szanowni państwo, goła. No, 35 tur, no to śmiało do końca gry się zwróci. Tym bardziej, że tutaj będziemy mieli 10 nauki. Przemnożymy to przez 50% tutaj. Potem te fabryki też jeszcze przemnożą przez 25 i będzie ze 20 z takiej akademii. Także zwróci się w tur 17. I to oczywiście warto zrobić na tym etapie gry jeszcze. Bo myślę, że tak, że Londyn.
No to piękne miasto. O Jezu, robotnikami tu wysłał Niemiaszek. A można by też dać tutaj właśnie, w Babilonie, i to by było też niegłupie. Bo tu jeszcze mamy Akademię Narodową, która to nam przemnoży. Tylko problem polega na tym, że ten Babilon jest małym miastem w porównaniu do innych stołecznych miast. I ja tu potrzebuję tej farmy. No i w ogóle tych pól potrzebuję, bo tu jest mało pól ogólnie. Także damy w ten Londyn. Ach, szkoda, już liczyłem, że może się w jedną turkę uda. Tory to są, ojejko, cudowne. Uwielbiam tory. No nie, no nie mówcie, czemu oni tak mnie zabijają? Małpiszony jedny, no. Nie no, ja muszę w to miasto napierdzielać. Dobra, damy go z powrotem tutaj, żeby tak bezpiecznie było. Zabili mi generała, czujecie? Ja nie czuję tego. To jest ledwo żywe, czy już żywe? Żywe, w pełni zdrowe. Ale tutaj tego nie ustawimy, nie ma bata. To nie ma zasięgu w tym momencie żadnych. To jest niefajne. Doczeka na jakąś ofiarę. Dobra, czyli tak, to wystawię tu, a ty do miasta, chłopie, się leczyć. No i teraz to mam bombery, a nie tam jakieś pitu-pitu. Tylko że one też już miasta powinny napierdzielać, ale nie mogę sobie na to... O kurde, nawet nie zabiję takim. A jeszcze tu mamy coś ważnego. Chociaż nie, dobra. Ja chociaż jak przezbroję to na karabiny maszynowe, no to będzie problem. Ale zaczniemy od tego. Chyba, żeby tym poprawić, jakby to się udało. Tak. Fantastycznie. Fantastycznie. Te bombery, te drugie, to już dam typowo na bombardowanie. Dobra, zabiliśmy dość groźną jednostkę. No niewiele, kurde. Artyleriami muszę walić. Jakbym tu zabił takim strzałem jednym, ten tak to poszedł. Dobra, tak go strzelmy. Musimy wyczyścić, wiecie, drogę na Berlin. Droga na Berlin musi być wyczyszczona, żeby sobie pozwolić na jakieś takie lepsze akcje. Tędy zapraszamy, kurde. Dobra, niech się czuwa, niech może na razie. I lećmy dalej. Japonia, Kartagina, przyjaźń. Aj, tego to sobie odpuszczę. Lecim. Paczakutek, Wilhelm, pokój. No niedobrze. No patrzcie, dużo daje. Ale my potrzebujemy jego miasta. Sami sobie weźmiemy. Odrzuć. Berlin, Hamburg, wyzwolić Mediolan. Monachium mógłbym zostawić. Kurde, te czołgi to są upierdliwe, bo one tu wjeżdżają. I tak mi zabiły moją jedną artylerię. Z generałem przecież. Potem zginęły, ale to była dobra wymiana. Wymienił Otto czołgi na dwie moje jednostki. Artylerię i generała. No, to był dobry układ. Dla niego. To mi splądrował. Japonia i Persja. To może z Japończykiem się zaprzyjaźnimy, to dzięki temu. I Pers jakby nie będzie stanowił zagrożenia, bo ja bym się chciał skupić na tym obszarze tutaj. Niemcy, Korea, ewentualnie dobitka Elżbiety. Fajnie by było zdobyć te dwa miasta. Susę i Persepolis. No ale daj także spokój. No, armię na drugą stronę musiałbym zabierać. Zdobywać miasta, które no nie mają luksusów. Także byłby problem z zadowoleniem. O kurde, nie mówcie, że Koreańczyk Amsterdam zdobędzie. Jak to się wydarzy, to będzie przefikane. To będzie niefajnie. Ty, Amsterdam, weź ty się ogarnij. Weź to zabij, kurde, chłopie. O kurde, wielką zaporę Seddona robi? To jej okradać nie będziemy. O, już 199. Trzeba tego chłopa stąd zabrać. Ale gdzie, kurde?
Już wszędzie jesteś źle. Do siebie ewentualnie można, albo do jakiegoś miasta państwa. Ale kulturowego to bym wziął. A chyba, żeby próbować do tego, do Monako. Bo tego miasta na pewno zdobywał nie będę. Ej, to mi się podoba, tak zróbmy. Fajnie jest mieć szpiega nawet w takim mieście jak Kartagina. Technologii nie ukradniemy, ale będziemy wiedzieli, co tam się dzieje. Także zobaczmy sobie, ta 14 tur, fajne miasto oczywiście, kurde. Nakombinowała, nacudowała. W każdym razie tak, do Monako typa weźmiemy. Moglibyśmy jeszcze dyplomatę dać, ale to sobie odpuścimy. Monako, tam się może uda zaprzyjaźnić, jak on będzie wybory fałszował. Dobra. O, przeciwko Paczakutkowi spiskuje Kartagina. W sumie to też dobrze, jak ona tak się rozbestwi. Będzie chciała każdego bić na mapie, bo taką silną się czuje. Czyli dobrze, że oni ten traktat zawarli. Żeby się Holender obronił przed Koreańczykiem. Tylko żeby, wiecie, stracił dużo jednostek, żeby go to bolało i tak dalej. No i tu osłonka by się przydała, ale idziemy w zasięg. No i myślę, że trzeba wymienić te jednostki. Bo to na pewno trzeba zabić. No kurde, jak się leczy to miasto za fajdane. Nie, czekajcie, bym w Berlin już chciał walić. Ale sobie... O kurde. Ale zabijemy. Ciężko będzie, ale zabijemy. Albo i nie. I będę musiał dobijać artylerią. Nie no, zabijemy. Bo artylerią wolał... Nie no, przeżyło. No żartujecie sobie. Ja pierdziule. Nie no, nie... Aha, bo tu robotnik stoi, dlatego mi się pokazało. Nie no, walimy, bo ten Berlin musi spadać. Nie może się wyleczyć na full. Także będziemy go gnębić. Ojejku. No dobra, no już tutaj będę kontynuował te tory chyba. A potem naprawię te pola. Jeszcze ewentualnie to bym mógł się wrócić, też naprawić te pola. Ale to już tego robotnika tutaj zostawimy. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. 11 tur, jak to się dłuży, jak to się wszystko dłuży. A jeszcze trzeba poczekać. O, kulturka będzie. Kiedy jakaś kolejna? Za 12. A, dobra. O, broń się, chłopie, broń się. Ja pierdziule. Latadła ma, no to one mam nadzieję, że go tutaj uratują. Bo już tymi jednostkami miasta nie zdobędzie. Dobrze wali. Jednostkę do walki w zwarciu. To piechota tam była, tak? Co tu stoi? Nie, spadochroniarz. Bo to miasto ostrzela, ale go nie zdobędzie. To ostrzela, ale go nie zdobędzie. No, zabij. Dobrze. O, jest. Odwet. Kurde. Piechoty pomarańczowej. No, 18. Luzik. Kurde, ile tego produkuje pierdzielony. Dwóch generałów wielkich, a tu trzeci. Ojejko. Żeby se cytadeli tutaj nie postawił. Bo będzie trzeba ją splądrować, bo tak to nie przejdziemy. Ja pierdziule, no nie wierzę. Ja bym wolał, żeby Holender to obronił ten Amsterdam. I nawet odbił te lasy tutaj. I to by było dobre dla świata. Bo by się chłopaki tutaj wykosztowali na te działania zbrojne. W ogóle to by ich bolało, kosztowało dużo. No straty takie ewidentne. Statua wolności. Widać ją tutaj. No panie, kurde, weź się panie broń. Weźmy, zobaczmy może przegląd dyplom.
A proszę, proszę, pokażże się. Z kim się jeszcze Holender bije i z kim się Koreańczyk bije? Jestem przyjacielem z Koreańczykiem, ale oczywiście dobrze mu nie życzę. To taka udawana przyjaźń. Kurde no, błagam was. Nie miej więcej tych bomberów. Panie. No nie leci. Oczywiście ja takimi atakami bym na tyle Amsterdamu nie zbił. Komputery to walczą na równych zasadach. Obydwaj są na bóstwie, także tak to wygląda. W moim wypadku tak by to nie wyglądało. I Amsterdam zbity na pół. Takie jaja. Ojej, Koreańczyk, no tylko z tą Holandią walczy. I na tym polega problem. No zaraz coś tu pokombinujemy. Ludzie najbardziej lubiący błyskotki. A i złota era mi wpadła z zadowolenia, cudownie. Wilhelm ma dużo. Dariusz ile? Dydona, Paczekutek, Sedzonk i ja. No nie, jestem ostatni, kurde. Katarzyna, Oda, Elżbieta, Bismarck. Bismarck ma 21. Dobre, dobre, dobre. Ej, złota era, fantastycznie. Dobra, to kogoś będzie trzeba namówić. Potępienie, Holandia, Niemcy, Rosja, Holandia, wojna. Ruskich trzeba namówić. O tak, jakby Kaśka przyszła z odsieczą. Tylko, że ona się nie zgodzi pewnie. To ciebie nużne. No i nie mam co już jej dać. I... Ale to by było dobre. To nieprzyjemne. To nieprzyjemne. Dobra, ropy tam mam dużo. Ty szucisz. Aluminium niby też. No weź, napierdzielaj się, masz jeszcze 5. A, niedobrze. No to zagadajmy do Koreańczyka, może będzie taki szalony. Armię już tam ma, może się zgodzi. I może bokiem mu to wyjdzie. Albo na tym zarobi, bo to zawsze jest takie ryzyko przecież. O, widzicie, godzi się. Złoto 8. Ojejku, i to tak nawet niedużo chłowa. No dobra, napierdzielaj się, panie kolego. Dobrze, bardzo dobrze. O, wungla nie mam, ale to mam wszędzie fabryki, gdzie chciałem, także jest okej. Okay. Dobra, dawajmy te 10. Fantastycznie. I od razu tutaj trzeba to przestawić. Tak, o. O, 86 nauki, fantastycznie, 9 to już mamy. Dobrze, dobrze, działka się wyleczyły. Ale tu je zostawimy, nie, to jest medyk, medyk. A to lepsze nawet, chociaż nie, tutaj też czekamy na was. No dobra, to niech idzie tutaj, to będzie medyk, będzie szybciej, to się leczyło i to się będzie szybciej leczyło, czuwanko. Dobra, i teraz tak. Kurde, no dużo rzeczy trzeba zabić. Religia nowa, jak będzie meczet... Nie, no nie ma, bo tu już meczet kupiłem chyba. Tak, dobra. Tego by fajnie było zajumać. Dobra, za... O kurde, jak to bolało! No nie, no zabiją mi jednostkę. Artyleria, no to zabiją. Bombarda lepsza. O. O, tu już nie. Dobra. Tylko, że przechwycili. Już się wyleczyły, pierdzielony. I nie zabiję go w takim razie. A pierdziole, co za gówno. To moja wina, rzecz jasna. Nie, zabiłem. A już myślałem, czyli tam przewaga była dość duża. Albo to było jednak ciągle takie... niedorobione. To na pewno bym chciał zabić, ale myślę, że myśliwcem, bo tutaj mamy te działka, także mam obronę przeciwlotniczą. A, dupa. Panie. To dobrze by też miasto było walić. Czy tego zabiję? Nie ma szans. To ja wolę tego popróbować. A no, on ma zapominam ciągle, że on ma ten podwójny przechwyt. Kurde. 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 Dobra, tak, tym. No, dobi to. Już trzeciego nie ma. Paździerz jeden, no. Zaraz, bo tutaj jeszcze tym mogę pyrgnąć w tego. Tu nie mogę i się przestawiał nie będę. Tu bym mógł podejść, ale to ci mnie będą bili, to niezbyt mi się to podoba. Tym na pewno w miasto walimy. Tak, tym na pewno w miasto walimy.
No zarańmy go już. Tym dobijmy to. Robi się druga artyleria. To, że nie mam gdzie jej ustawić, na tym polega problem. Karawanka. Karawankę jeszcze miałem zrobić do Akado, tak jak było, rzecz jasna. Przegląd szlaków handlowych. Babilon ma dwa, Londyn ma dwa w tym momencie. Babilon to potem przestawimy jeszcze. Z Zaragusy będzie. A nie, to. Aha, bo z Babilonu do Ragusy tam popsuli. Akad Durku, to może jeszcze Londyn Durku? Albo Londyn Akad? To miasto jeszcze mogłoby się rozwijać. No, a tutaj wolno to idzie. Tak, Londyn Akad z żarciem. Dodaj. Kolejeczka. I karawanka. Taka niezbyt super. Wolałbym oczywiście morski statek towarowy. Ale nie ma. A jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dobrze, tyle? Bo tu nie ma w co prygać, tu nie ma w co prygać. Lecimy. 9 tur. Jak będę miał te, to już go zniszczę. O, czołg. Kurde, po Amsterdamie. Ja pierdziule, nie wierzę w to normalnie. Chociaż najlepiej to by było jeszcze coś. O, nie zdobył jednak. Bo debil zaatakował najpierw czołgiem. Ty głupi komputerze, ty. W sumie dobrze, oj, teraz się zostawi. Ale ty głupi komputerze, ty. Gdyby Koreańczyk zdobył Amsterdam, zostałoby, no, 17 powiedzmy obywateli w mieście. I spaliłaby się część budynków. Potem Holender by to miasto odbił. Zostałoby z 7 ludków. Nie, zaraz, ile tutaj jest? Nie, to gdzieś za 16, no to z 8 by zostało. I kolejne budynki by się spaliły. No i Amsterdam z wielkiej metropolii stałby się takim średnim miastem. Nawet małym. I to by było najlepsze. To by było najlepsze. Także trzymajmy jednak kciuki za tę wojnę. I jeszcze jak tutaj z dupy strony wpadnie Rosja i to na przykład wybije, to by było dobre. Aczkolwiek Rosja, gdyby to Rosję udało mi się namówić do ataku na Koreańczyka, to pewnie byśmy tutaj jej armię zobaczyli. Ale skoro nam się udało zrobić odwrotnie, to Koreańczyk zaatakował Rosję, no to nie wiem, czy Rosja będzie tu atakowała, raczej się będzie broniła. Ile on ma armii, zobaczcie. Napierdzielają artylerie rakietowe zza mgły. No i widzicie, już by zdobył to miasto, gdyby tego nie zrypał. A może on nie zrypał, może to jego atakowali, bo teraz Koreańczyk robi swoją turę, czyli to Holender atakował pierwszy. No na to wychodzi. Tak to wyglądało, jakby Koreańczyk atakował, ale on raczej się bronił. No już trudno powiedzieć, dobra. Gdzie żeś łaził? A nie, dobra, już wiem, no przecież to jest to. Do Akadu żywność. Niech się miasto rozwija. Dobra, i mamy tutaj. No widzicie, kurde. A to się wyleczyło, dobrze, będziemy mogli podmienić. O-o. Ale to zaraz. No, tego chciałem dobić. Ale to dobijmy jednak tego. Znaczy dobijmy, strzelajmy w niego, bo on będzie mi tu utrudniał życie moim bombowcom. O kurde, i artyleria jeszcze. No nie mówcie, że tak go będę musiał strzelać. Dobra, to zobaczmy w takim układzie, jak będzie to tutaj się wyglądało. No jest stówka, no właśnie. Nie, no tutaj trzeba tak. Zapomniałem! Ale udało się, na to wychodzi. Nie no, to trzeba dobić.
Niech tutaj ktoś podejdzie. No i żyje, kurde, gówno jedno. Jakbym tu podszedł, to mnie zdzieli. Bo tego nie strzelę, stąd jak wyjdę, to też nie strzelę. Dobra, zamienię ich. I potem tym będę podchodził i tak kombinował, atakował. Dobra, ten się prawie podleczył, także chłopaki się zamieniacie. Jest okej. Dobra, teraz tak, tym wychodzi na to, że dobijamy to, bo to najsłabsze. Przechwycili mnie teraz jednak. A tamtego nie dali rady, to ciekawe. O, nawet mnie zestrzelił pierdzielony. Jednego tam znaczy, oczywiście, ile mnie tutaj zranił. Spoko, w każdej turze się leczy. To się też w każdej turze leczy, to też się leczy, dobra. No ale nie dobijemy, na tym polega dramat. Ale musimy to zabić. Jezu, to mogłoby być widać, którą jednostką właśnie atakujemy. A nie tam drażni mnie to też. Zwykle staram się po kolei, ale jak czasem patrzę, która ma jaki awans, jaki stan zdrowia, to się to mota. No i w CIF 6 to bym wskoczył nimi na wodę i to wszystko ogarnął. A tak to kurde, nie ma takiej opcji. O, dobra, najpierw kopalnię, potem tartak. Dobra, idź stąd, chłopie, bo mnie irytujesz. Niemieckie jakieś arbeitery mnie tu atakują, daj darze spokój. A to się leczy, kurde. Aaaa, 8 tur jeszcze, ile można czekać na durny Berlin? Już by mógł paść, uparty jeden, no. Tu nie postrzelam, tu nie... No tym ewentualnie... Nie, to zabiją, tym to nie. Tym to nie, bo tego to zabiją. I te karabiny maszynowe. Dobra, czy ja ich na pewno potrzebuję, no. Co ty kombinujesz? Nie, dobra, robię. Głupi Dariusz, ja się go boję. Dam jednych tu, drugich tu, tutaj dam potem te działa przeciwlotnicze. No i tak jako tako się będę bezpiecznie czuł. O, 3 jednostki, trochę tego było. Mi się skończyło. Tak, to teraz Holender walczy. To jednak nie atakował. Odwołuję, przepraszam. Sedzongu, mój kochany, drogi przyjacielu. Jednak nie jesteś taki głupi. Na jakiego wyglądasz? Ej, 16. I atak. No ale wreszcie mam w kogo strzelać, no. No co za uparciuch pierdzielony, 4 jednostki. No co tu się dzieje? Ten dopiero epoka atomu? To ja się go nie boję jednak. No co za Niemiec pierdzielony, no. No nie ma czym zdobyć. Także w tej turze też nie zdobędzie, chyba że jakiś czołg za mgły wyskoczy. Nie no, tu może być jednostka jakaś. I jak to jest czołg, to on tu wjedzie. Nawet piechota stąd by weszła. Bo tu taki otwarty teren. O kurde, czołgi, Kartagina. Jeszcze tego brakowało. I to wyprawia. Ej, zobaczymy jeszcze, ile Holender ma miast. Bo ja bym chciał, żeby on się odkuł. O, jest piechota jednak. Na to pozamiatane. Ej, ja tu kraść miałem w tym Amsterdamie. No nie, zabrałem. Nie, był. No i tylko już nie widzę ile. Kurde. Dobra. Holender. Wat begeert ge? Ile ty masz, chłopie, miast? Wat nu? Gdzie ja tu klikam? No jak zwykle od razu mnie wat korci. Tak, czyli tylko 2 miał. Lol, jaka bzdura. Panie, to z czym ty do ludzi? Jak ty grasz? Gdzie ty jesteś, Gamoniu 1? Tu jest ten Rotterdam. No, to jeszcze może się odkuć. Niedaleko.
Obym miał jakąś armię. Możemy to zobaczyć. Holandia, ostatnia. Kurde, no ale 145 to nie mało. Ja mam 230. Tam troszkę tego ma. Głupi Koreańczyk. Muzeum. No, szpital by się przydał, ale zaczniemy od tej wieży. Idziemy w szybkie ustroje. Dobra, a nie mogę strzelić gnoj. A, bo jest drugi. Ja pierdziule. Co tu się w ogóle podziało? Twój szpieg, a uciekł. No, to jest głupie, że oni tak uciekają. Ja go dam z powrotem do tego Amsterdamu. Chyba, że będę do Rotterdamu. Do Rotterdamu. Ale to Rotterdam też za chwilę mogą zdobyć i będzie problem. No ale dam go tam, niech będzie. Szpieg. Ojejko. Zabijmy coś. Tym teraz mogę strzelać i zabijać. I to mnie cieszy, rzecz jasna. Czemu mi się strzałeczka nie pokazuje? To leczymy. No tu byśmy byli chyba w stanie zabić to. Wystawić go tutaj. Strzelam, zaatakują. Nie no, wytrzymasz chyba, chłopie, nie? Mam nadzieję. Dobra, teraz trzeba tutaj dobić coś. Coś trzeba dobić, to i to. Bo tym nie strzelę, ciągle tego zasięgu nie mam. Kurde, no może tu się tak wystawię, żeby mnie pyrgnęli. Nie, no nie chcę stracić głupiej jednostki. Dobra, nie, od tych zaczniemy. O właśnie. O, teraz oczywiście już pamiętam, że tam będą atakować. Ale zasadniczo to chodzi mi o to, że się tym nie przejmuję. O nie, jednak się przejąłem. Dobra, trzeba robić czyszczenie nieba. Do tej pory tak nie było. Czyli mało tutaj zadam obrażeń. Czyli dosłownie mnie przechwycił w tym momencie. Tak, i nie zabije tak. No to żem dorobił. I znowu mnie przechwyci. Ale teraz to się już chyba tym nie przejmujemy. A chyba, że jednak. Co to za silna jednostka? Dwupłaty jakieś zafajdane i takie rzeczy. No i przeżył. No kam... Nie, dobra. Robotnik. No, już myślałem. Już się chciałem wkurzyć. Jeden dwupłat z pierwszej wojny światowej tak nie ora. No, co za jakieś kurde chore akcje tutaj. 8-2, co ja tu robię? O Jezu, się przestraszyłem. Ale zdechło, no. Kurde. No nie ma co tu pyrgać, spokojnie. Ty się lecz. Jeszcze musisz tam wytrzymać, panie kolego. Ty naprawiasz. Ty te kopalnie robisz, bo to artefakt wydobywaliśmy. I walimy ciągle spokojnie w Niemcy. I tyle w tym odcinku. Piękny strzał na zakończenie. Tym razem nie straciłem żadnej jednostki. Sporo zabiłem. Ale to takiego... twardego efektu na razie żadnego nie daje, bo Berlin ciągle stoi. Hamburg też stoi. Monachium tam olewamy. Ale no kurde! Dajta, że spokój. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razicho.